Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 6 w wersetach od 51 do 71? Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś zje z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja daję, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może dać nam do jedzenia swoje ciało? Jezus zatem powiedział im: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie będziecie mieć życia w sobie, chyba że zjecie ciało Syna Człowieczego i napijecie się krwi Jego. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dzień ostatni. Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jak ojcowie wasi jedli i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił w synagodze, ucząc w Kapernaum. Wtedy wielu z jego uczniów, słysząc to, mówiło: twarde to słowo, kto go może słuchać? Jezus, wiedząc, że jego uczniowie z tego powodu szemrzą, powiedział im: to was gorszy? A co by było, gdybyście zobaczyli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Niektórzy z was nie wierzą. Jezus wiedział od początku, kim są ci, którzy nie wierzą, i kim jest ten, który go wyda. Mówił też: dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od Ojca mojego. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Jezus wtedy powiedział do 12: czy może i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś jedyny święty Boga. Jezus odpowiedział im: czy ja nie wybrałem was 12? Jeden z was jest diabłem. To mówił o Judaszu, jednym z 12, synu Szymona Iskarioty, bo on miał go wydać. Pomimo tego, że Bóg wcześniej zapowiedział synom izraelskim, że da im pożywienie na pustyni, ci, znajdując mannę, dziwili się, mówiąc: co to jest? Dowiadujemy się o tym z drugiej księgi Mojżeszowej, 16 rozdziału, 15 wersetu. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Tę samą niewiarę można zauważyć u ich potomków, którzy dyskutowali między sobą o dziwnym pokarmie, o którym mówił Pan Jezus.
o swoim ciele i krwi, innymi słowy, o swej śmierci. Żyjący Chrystus tu na ziemi, nie poniósłszy śmierci, nie dałby duszom naszym życia wiecznego. Aby je posiąść, trzeba mieć udział w Jego śmierci. Symbolicznie jeść Jego ciało i pić Jego krew. A później, jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, każdego dnia identyfikując się z Nim, być umarłym dla grzechu i świata. Człowiek zmysłowy nie jest w stanie tego zrozumieć. Łatwiej jest mu mieć jakiś wzór do naśladowania, niż uznać swój zgubiony stan, o którym mówi śmierć Chrystusa. Nie kwestionując Jego słów, wielu z tych, którzy wcześniej przyznawali się do tego, że są uczniami Pana, teraz zgorszeni odchodzą. On nie próbuje ich zatrzymywać poprzez rozwodnienie prawdy, lecz testuje serca tych, którzy pozostali. A wy, czy też chcecie odejść? Panie, do kogo pójdziemy? Odpowiada Piotr. Niech ta piękna odpowiedź będzie również i naszą. Wersety od 68 do 69. I mamy tutaj odnośnik do listu do Hebrajczyków, 10 rozdziału, 38 i 39 wersetu. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.